Cześć, witajcie na kanale Ptasie Gra, ja jestem Ptasiek i dzisiaj przed wami nowość na moim kanale, coś do czego się długo zbierałem, a wyszło bardzo spontanicznie i bez większego przygotowania, czyli postanowiłem nagrywać muzyczne podcasty, muzyczne w sensie traktujące o muzyce. Czy będzie kontynuacja tego? Zobaczymy. Na dzisiaj jest ku temu duża okazja, ponieważ jest 10. rocznica mojego pierwszego koncertu Kabanosa, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. A jak wiecie, Kabanos, o Kabanosie i o Zenku Kupatasie na live'ach mówię bardzo, bardzo dużo. Jest to dosyć ważny dla mnie zespół. I dzisiaj zaprosiłem sobie na ten podcast gościa. Jest nim mój moderator, ale przede wszystkim przyjaciel, dobrze znany wam Pepik. Dobry wieczór, Pepiku. Ahoj, dobry wieczór, cześć wszystkim. Ahoj. Teraz przynajmniej wiecie, jak Pepik brzmi, jaki ma głos. My się z Pepikiem znamy od 15 sierpnia 2009 roku? Dokładnie. Dokładnie tak. Nie wiemy, żebyśmy się wcześniej poznali. Tak się dziwnie zdarzyło, że jechaliśmy razem jednym autobusem na koncert drugiego dla mnie ważnego zespołu, czyli Pearl Jamu, i poznaliśmy się w autobusie i razem byliśmy na koncercie Pearl Jamu. I co pamiętasz z tego koncertu? Nawet busem bym to nazwał, bo jednak co było nas na ile tam, 14-16 osób? 11 chyba. No jakiś taki, no bus. Jakoś tak. W bądź razie. Z nieogarniętym strasznie kierowcą, to pierwsze co pamiętam. Gość nie miał nawigacji, jechał pierwszy raz w ogóle za granicę i ten miał na kartce rozpisane, gdzie on ma skręcać na autostradzie w Berlinie. Nie, on nie jechał pierwszy raz. Taka ciekawostka, to on woził wcześniej panów grupy Kelly Family po całej Europie. Ale w Berlinie nie był jeszcze. W Berlinie mógł nie być, ale opowiadał nam o... Ja siedziałem z nim z przodu, wcisnęliście mnie i partnerkę wtedy na te pierwsze miejsca, wy sobie siedzieliście już dziabnięci z tyłu i zadowoleni, no. Tak to wyglądało. No co robić, tak, co robić? Się poznaliśmy, tak, no. Ale szybko weszło piwo, szybko weszła muzyka, szybko weszły partajki na autostradzie. Witam raz jeszcze wszystkich, którzy teraz przybyli. Powtórzę, że może nie będę się bezpośrednio do was zwracał, ale czat mam odpalony, wszystko czytam, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do tego, co mówimy, albo do Pepika, czy do mnie, to ja sobie to wszystko zanotuję i w odpowiednim momencie się do tego ustosunkujemy. Pawła sobie tutaj pozwoliłem zaprosić, bo Paweł ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o muzykę. Ja nie wiem o muzyce 10% tego, co on. Paweł też pracował w radiu. Pochwal się. Oj, tam zaraz w radiu internetowym, od tego zacznijmy. Może nie ma czego już kontynuować. Radio jest radio. Tak, no radio jest radio. Studio, wszystko zrobione jak należy. Profesjonalne oprogramowanie, mikrofony, wszystko podłączone. Także nadawaliśmy z dobrego studia, mieliśmy ramówkę, mieściliśmy się w tym, jakieś tam reklamy nawet. Próbowaliśmy coś robić, także no, było na sporo, także sporo się działo. Dobre doświadczenia, polecam. Nie, dziękuję. Na małą, ale tam 100-200 słuchaczy, nie? Dzięki Pepikowi poznałem też masę świetnej muzyki i między innymi Kabanosa. Ten koncert, z którego plakat widzicie, no akurat to nie jest plakat dokładnie z Leśniczówki, ale taki był plakat na tej trasie, typowo z Leśniczówki nie znalazłem. Próbowałem znaleźć, czy ja mam z Leśniczówki plakat, czy ja mam z Wrocławia wtedy. Bo mam gdzieś, wiesz, ale tak za późno się zorientowałem, że coś się robimy dzisiaj i jeszcze go nie namierzyłem. Czasem będę szurał, może go gdzieś znajdę.
Dziękuję za followka. Dzięki Gitti za rajda. Pozdrawiam wszystkich widzów od Gittiego. Wiesz co, Paweł, wracając do naszej rozmowy, plakat powinieneś mieć, bo pamiętam, że go zrywałem. I chyba tam. Właśnie tak mi się wydaje. Także no ja oczywiście nie wyrzucam takich rzeczy, więc na pewno gdzieś jest. I pamiętam, że gdzieś go niedawno miałem w rękach. Szukaj, bo będzie ku temu dobra okazja, ale to może powiemy sobie potem. To ty mnie zaciągnąłeś na ten koncert, to ty mnie zaraziłeś kabanosem. Ja się zaciągnąłem praktycznie, to fakt, bo zagroziłem, że nie przyjadę, nie spotkam się z tobą, mimo że pojadę do Chorzowa na koncert. No i tak to dałeś namówić. Opowiadaj, jak to było, bo to była długa historia. W ogóle, dlaczego akurat wtedy na kabanosa mnie wyciągnąłeś? To nie wiem, czemu akurat wtedy, ale pamiętam, że dosyć długo próbowałem cię na kabanosa namówić. Podsyłałem ci, chyba nawet nagrałem jakąś płytę specjalną jak przy jakimś tam okazjonalnym naszym spotkaniu. Ci przekazywałem, no ale nie weszło, pamiętam. No ale stwierdziłem, kurde, no przecież gość docenia koncerty i to nie tylko Prezdemu, ale też niewielki kapel i no, niemożliwe, żeby go nie kupili, nie? No i kupili. No, ja się broniłem bardzo długo. Faktycznie mam tą składankę jeszcze od ciebie nagraną na takiej... U jakimś. Tak, chyba nawet to był Tedek. Drugi najpopularniejszy wykonawca po kabanosie, czyli CDR. Tak, dokładnie tak. Ja się odbijałem od kabanosa strasznie, a w zasadzie od wokalu Senka, który, no co by nie mówić, jest specyficzny. Jeszcze wtedy Zenek był przed lekcjami śpiewu, więc no brzmiało to po prostu dla mnie jak jakaś garażowa muza i nie zachęcił mnie. Jeszcze nie był wirtuozem, jeśli chodzi o realizację pewnie. No, mogło tak być, nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób. No ale w końcu Pepik mnie zaciągnął, powiedział, że specjalnie przyjeżdża. Ja pamiętam, że jeszcze byłem w pracy, ale akurat tak, że po pracy mnie po prostu zgarnął. Spotkaliśmy się pod Leśniczówką. No na trzeźwo to nie było, muszę wam powiedzieć, ten koncert. Zdecydowanie. I no i tak musiało być. Tak musiało być, bo pewnie bym... Ja miałem takie przekonanie, że przecież ja słucham takiej super muzy, między innymi Pearl Jamu, cały grunge i tak dalej, taka muza ambitna, gitary, wokale wyszukane, teksty takie głębokie, uniesione, opowiadające o życiu i tu nagle... Pepik mi wyskakuje z kabanosem, który śpiewa o motylkach, o pszczółkach, o buraczkach, o azorkach, o ptaszku. Co to kufa jest? Czym on mnie próbuje... Wręcz prawie się obraziłeś, jak powiedziałem, że mam dla ciebie piosenkę Ptaszek, to ptaszek, ale nie ptaszek. No ja to rozumiem i doceniam, ale no... Nawet na tytuł piosenki. Ja tego nie pamiętam. Tego totalnie nie pamiętam, przyznaję się, bez bicia. No ale w końcu dotarliśmy do tej Leśniczówki, piwko za piwkiem się lało. Pepik bardzo dobrze znał się z Zenkiem, dla mnie to był jakiś tam zespół. Nawet mieliśmy przyjemność porozmawiać z Zenkiem przed koncertem, chociaż tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam już sam koncert i naszą rozmowę z Zenkiem po koncercie. Na koncercie, jak pewnie się domyślacie, zażarło totalnie. Muzyka, atmosfera, reakcja ludzi była po prostu taka, że no, kabanus jest zespołem koncertowym, zdecydowanie. Tutaj chyba się zgodzimy we dwójkę. Chociaż no kurtowo nie odstaje, nie? Tak, ale charyzma wokalisty robi strasznie dużo, a Zenek potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Zresztą pamiętam, na tym koncercie barierki pękały
pod scenę, a leśniczówka nie jest duża, tam 200 osób to już jest tłok. Więc potrafili tak rozkręcić atmosferę, że leśniczówka po prostu drżała. No i na żywo mnie tutaj koncert kupił. A pamiętasz w ogóle, co grali? No tak mniej więcej tamtą trasę pamiętam, ale wiem, o którym kawałku wcześniej mówiłeś. Nie wiem, czy jeszcze nawiążesz, bo tytułu nie podałeś. To powiedz, bo chyba straciłem wątek w tej kwestii. Generalnie jakby o tym, że przed koncertem rozmawiałeś, to potwierdzenie masz pełne po tym, że jednak gdzieś tam ten Krupniok został zapamiętany, nie? Tak, po koncercie. Znaczy wtedy to jeszcze była Kaszanka, bo tak się nazywa piosenka Kabanosa. I to jest przeróbka Silverchair z polskim tekstem i brzmi on mniej więcej tak: Kaszanka jest dobra, Kaszanka jest... Jak to leci dalej? Kaszanka jest cool. Wyglądam cytlisty, które mi w ręce akurat wpadają i mi się trafiła ta, gdzie masturbacjone pierwszy raz we Wrocławiu było. Pączku, spokojnie, wtedy to jeszcze była Kaszanka. Natomiast po koncercie Zenek do nas przyszedł, bo Pepik mu powiedział, że jestem pierwszy raz na koncercie Kabanosa. No i Zenek przyszedł taki po koncercie, się tam z Pawłem przywitać ze mną i mówi: no jak ci się podobało? A ja już promile dosyć mocno w organizmie hulały, więc... Pamiętam, że do Zenka mówiłem: Zenek, ja cię proszę tylko o jedno, jak przyjeżdżasz na Śląsk, to nie śpiewaj Kaszanka, bo u nas to jest Krupniok. Krupniok, Krupnioka, Krupnioków, ja ci mogę to przez wszystkie przypadki odmienić. I to, co pamiętam, to, że Zenek wyjął taki mały kajecik i on to sobie zanotował. Aczkolwiek ja nie miałem jakichś wielkich złudzeń, że faktycznie tak będzie, no ale swoje odwaga popchnięta alkoholem swojemu powiedziałem. Wygarnąłeś Zenkowi. Wygarnąłem Zenkowi. I na następnym koncercie, pamiętam, że to było 1 lutego w starym megaklubie, grali przed Kenżetem. To był koncert, gdzie support przebił gwiazdę wieczoru, a muszę przyznać, że KNZ uwielbiam. Jak zagrali na końcu właśnie Kaszankę, Zenek powiedział: zawsze jak przyjeżdżamy na Śląsk, to zmieniamy słowa tej piosenki. Teraz dla was będzie Krupniok. I mnie już się oczka zrobiły wilgotne. A jak zobaczyłem, że na scenę wyszedł Kazik Staszewski i zaczął śpiewać również Krupniok, nie znając w ogóle słów tej piosenki, ale coś tam próbował o Krupnioku śpiewać, to muszę przyznać, że oczka już nie były mokre, tylko coś tam nawet pociekło po policzkach z takiej ogólnej radości. Krupniok ci pociekł po policzkach wtedy. Tak, Krupniak mi pociekł po policzkach. A nawet, wiecie co, ja to znajdę, bo to jest w internecie. Ojoj. Opowiadaj, Pepiku, jeszcze o tym koncercie, a ja szukam obrazków. Czekaj, chociaż setlistę byśmy sobie znaleźli. Nie ma, szukałem na setlist FM. Jest tylko podsumowanie, co mniej więcej grali w 2023. Z tego koncertu nie ma. Chowany jestem, aby laptopa starego odpalić. Tak, to jest to. No niestety nie będzie dźwięków, tutaj Zenek właśnie, chociaż tą zapowiedź chyba mogę puścić. Podkłady muzyczne i do tego dar się lija. Utwór, który specjalnie, zawsze jak gramy na Śląsku, zmieniamy troszeczkę,
utwór, który oryginalnie nazywa się Kaszanka, ale dla was będzie to Krupniak! Od tego się wszystko zaczęło! Lodzia Pindol! Okej, okay, tutaj wyciszę muzykę i przewiniemy, żebyście zobaczyli sobie Kazika Staszewskiego, bo on gdzieś tam z tyłu jest, tu jest doktor Ery, ale Kazik też gdzieś tam wyjdzie. Na czerwoną musztardę? Nie, jest na tym, na Krupnioku. A, jest tu z tyłu, jest tu z tyłu. Jeden zobaczył, jak przed scenę najbliżej było. Ja gdzieś tam wtedy z tyłu, bardzo, bardzo z tyłu stałem. Oczywiście pod wpływem promili. Nie, wtedy byłem dosyć trzeźwy akurat. Dosyć. Dosyć, czyli półtora u ptasia. No, także taki mieliśmy wpływ na mój... Na Kabanosa w zasadzie, tak? Na moim pierwszym koncercie. Tutaj właśnie nalewam piwo. Tak, kto oglądał Twitcha, to na kanale, na Discordzie, tam wie jakie, do jakiego pokazu. Niech sobie obrazki lecą w tle. A co jeszcze pamiętasz z tego pierwszego koncertu Kabanosa? Raczej naszego wspólnego, no też nie, te, raczej no... Ciężki powrót, ale tak do koncertu wracając, to no i te ciężkie dyskusje po... No tak, były ciężkie. Tak, no nie, ale... ty, koncert był bardzo dobry wtedy, mocno, mocno pociągnięty, bo pamiętam, że szybko się zaczęło bardzo mocno. Nie było rozgrzewki, o, śmiga tam Kaziu w tyłu właśnie. Pokazałem wszystkim tym swoim kursorem, także. Mówiłeś mi, nie wiem skąd masz tą... Myszki, pomyśl, nie dopytuj. Kursorem myszki. Mówiłeś mi, że to właśnie na tym koncercie powstała historia piosenki Ballada o Zenku. Tak wyszło. Niestety, no, mieliśmy nie mówić o tym, co się wydarzyło później. Ale to akurat nie... koncertowa, dotycząca wszystkich i zespołu, i nas. My niestety nie spaliśmy tam na miejscu. No, może, nie, może na szczęście, bo nie wiadomo, jak wtedy by się skończyło, ale no, dosyć długo wracaliśmy przez ten leśniczówkowy las. Ciężka to była podróż, tyle wam powiem. Ale chłopaki zostali w leśniczówce. No i też mieli ciężki wieczór, ciężką nockę, zwłaszcza Zenek. I tak. O tym powstała piosenka właśnie. Ballada o Zenku, czyli o tym, jak Zenek, który generalnie bardzo mało alkoholu spożywa, załatwił się czymś, o teraz to żółte widać, to się nazywa koński szczoch. To akurat z tym panem pokazywanym zresztą, nie, tak. Jaki jest tym człowiekiem. Niejaki Makak Szarłacki. Też wielki fan Kabanosa. Tak, Piotr Makak Szarłacki. Znaczy, że chłop pierwszy promował w radiu. No i też gdzieś tam u niego pierwszy raz chyba słyszałem, nie? No, on chyba najwięcej zrobił dla Kabanosa, jak Kabanos był jeszcze... Trzeba powiedzieć zdecydowanie on, no i pomógł Joe Monster, trzeba tutaj też dodać, bo zrobili tam furorę, byli puszczani wtedy. Joe Monster to była wiodąca strona humorystyczna w Polsce, nie było stron jakichś z memami, wtedy nie istniało w ogóle chyba pojęcie memów jeszcze za bardzo. No i jakoś to funkcjonowało i kto się tam pojawił, kogo wypromowano na głównej stronie, może nie tyle promowano, bo to nie była gazeta z 10 stronami. Ojoj, my. Tak, to byliśmy my. Kto wypatrzył, ten wypatrzył. No ja wypatrzyłem. Także
mnóstwo było oglądaczy, no i ta muzyka gdzieś tam szła w eter, także też mocno promocja wtedy Czerwonej Musztardy między innymi. No i kawałka napisanego wraz z panami, którzy się gdzieś tam, jej, musisz do tego wracać. Którzy gdzieś się tam przewinęli, nie? No tak, no tak. Na Joe Monster nawet powstała jedna piosenka, nie? To była pisana przez fanów w komentarzu. Nie chciałem tak zająć całego tego tematu, więc tylko napocząłem, że z panami ze strony, także kontynuuj, daję ci pole. Ale papiczko, my się dzisiaj tutaj na Kabanosie skupimy, więc jak najbardziej możemy o tym opowiadać. Był taki pomysł. Nie pamiętam, jak to było z tytułem, bo tytuł chyba też wymyślili użytkownicy. Był wymyślony tytuł, pisali kolejne zwrotki, nie pamiętam, czy po jednym wersie nawet jakoś tak to nie było. Po jednym wersie Zenek to zebrał w całość i powstała piosenka o jakże nieskomplikowanym tytule Czczej jeźdźcy szatana na czczo. Taki językowy łamacz. A sama piosenka o czym jest? O niczym w sumie. No nie, no generalnie jedyną piosenką o niczym jest zupa kalafiorowa, no a to chociaż jest o zupie kalafiorowej. Ale nie ma żadnego sensu. Tak, jest to zaśpiewany przepis na zupę kalafiorową. Gdyby ktoś nie wiedział, jak robić zupę kalafiorową, to Kabano służy pomocą. Nie trzeba Makłowicza, nie trzeba filmów. Gruby Zenek wam wyjaśni. On się na takiego bębna dorobił, więc... Ale miał ciągoty też do Mirka wtedy. A oni się bardzo, bardzo lubili. Wszędzie, tak, wszędzie. Dobra, komentujemy sobie teledysk. Zresztą Mirek jest osobą, której chyba nie da się nie lubić, to trzeba przyznać. A Zenek wychodzi z założenia albo grubo, albo wcale. A także, że jak to jest w grubym grubasie? No zapomniałem. Ten teledysk jest kręcony już przy ładnych parę lat później. Z tego, co YouTube podpowiada, 7 lat temu. No ale opowiada o tej historii, która się wydarzyła właśnie po tym koncercie. A może Pepik opowiesz w ogóle? Tak, Pączek tutaj pisze Włoszczyzna, mleko, kalafior. Dokładnie tak się zaczyna ta piosenka. A jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z Kabanosem? No słuchałeś Kabanosa dużo dłużej niż ja i muszę przyznać, że strasznie ci tego zazdroszczę, że nie dałem się namówić wcześniej. No, za późno mnie na koncert wyciągnąłeś. A jak ty wpadłeś na Kabanosa? Wiesz co, no gdzieś tam wcześniej wpadłem, ale nie pociągnąłem tematu właśnie u Makaka i tak stwierdziłem, no w sumie spoko gdzieś tam ten jakiś pomysł, aczkolwiek no to jeszcze czasy, kiedy no tak samo rozumiałem to, co śpiewa Zenek, jak wiesz, w podstawówce rozumiałem, co śpiewa Eddie, nie? Mniej więcej na tym samym poziomie to rozumiałem, co on śpiewa. Nie musiał wydawać płyty w języku, który nie istnieje, tak wtedy brzmiał. No jeszcze gdzieś tam przez radio, faktycznie radio puszczane, a nie wiesz, ładnie elektronicznie puszczone, cyfrowo, nie elektronicznie, w internet, nie? Także tak. No brzmiało to troszkę słabiej, ale tak gdzieś zapamiętałem, bo wielokrotnie do nich wracał. Może wielokrotnie to za mocno, ale kilka razy się natknąłem, także tam pierwszy raz. A później właśnie gdzieś tak szukając do pomysłów, do radia, zacząłem przesłuchiwać jakieś tam zespoły, które gdziekolwiek się pojawiały, bez wydanych płyt, bo chciałem mieć jakąś taką muzykę całkiem niszową, też puszczaną, prezentowaną. No i ten Kabanos tak wtedy chwycił. Wróciły mi jeszcze te wczesne kawałki wtedy, Ciasteczko. Przede wszystkim, ale parówki w sumie to później, nie? Ale był ten moment, że nagle ptaszek się pojawił i tak, takie jakieś poruszenie było w tym małym środowisku, że wiesz, ptaszek jest w końcu, wiesz, i dobrze nagrany, wiesz, ekstra, nie? Zdenka można zrozumieć.
Tak, no można było zrozumieć już coś więcej, także to były jakieś takie pierwsze, bardziej z netu wyciągnięte rzeczy. No i później właśnie już z czerwoną mustardą na Jomonsterze, także. No ale to już byłem wciągnięty, nie? A pamiętasz ale twój pierwszy... była propagacja wśród ludzi znajomych, nie? Czerwoną mustardą, to dużo ludzi kupiło ten kawałek, bardzo dużo. No i Cabanos ma w sobie coś takiego, bo ja też masę osób zaraziłem Cabanosem. A pamiętasz... Ale miałeś łatwiej puszczając komuś buraki, nie? Tak, no tak. Albo parówki. No tak, chociaż pamiętam, że na tym koncercie kupiłeś mi płytę, oczywiście jeszcze pozbierałeś autografy od wszystkich i to była płyta na pudle. I w zasadzie od tej strony się też zacząłem przekonywać do Cabanosa i dopiero wtedy sięgałem wstecz. No Kiełbie, Wełbie to chyba była druga, którą słyszałem i w Kiełbiach się zakochałem do dnia dzisiejszego, to jest moja ulubiona płyta Cabanosa. Ale potem sięgałem wstecz i wstecz i wstecz i do właśnie tych piosenek, które były na skarpetki muszą mieć wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to nie brzmi, ale ja teraz za nimi strasznie tęsknię. I nie wiem, czy będziemy mieli kiedyś okazję jeszcze usłyszeć, ale jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. No tak, ale wiesz, też się nie spodziewaliśmy pewnych wykonań, a były na zacieraniach, także... No. W poprzednim roku, nie w tym, tylko w poprzednim, no wiesz, koncert nieistniejącego zespołu, tak naprawdę od wielu lat nieistniejącym składzie, a może nawet nigdy nieistniejącym w takim składzie, nie? A pamiętasz, w którym roku był twój pierwszy koncert? Wiesz co, to było, chyba wydawali drugą płytę i nie wiem, czy to było tak, że jeszcze nie mieli, czy coś takiego, bo wiem, że z neta zamawiałem, ale to ten okres gdzieś taki, że już miałem zajawkę po pierwszej, no i wiesz, i druga się pojawiała, więc kompletna bomba, nie? Byłeś sam z ekipą? Wiesz, to dwie osoby moje znajome, ale poznałem wtedy wiele osób, z którymi... Zresztą też się później poznawałeś, do dziś się znamy, nie? A już na tym pierwszym koncercie. A tam i Ola, i Paulina, taki Misiek teraz grający w zespole Trumny bodajże się nazywają. Taki wielki faktycznie Misiek, nie ten, z którym przyjeżdżałem, ale poznawałeś go też na koncertach, także... No, ekipa, która wiele lat wierna i od tych pierwszych do najpóźniejszych koncertów się pojawiali, nie? Ja ci strasznie tego zazdroszczę, to mówiłem wcześniej, z tego powodu, że ty prawdopodobnie byłeś na takich koncertach, gdzie było naprawdę niewiele osób, a jak mieliśmy przykład z zeszłej soboty, gdzie byliśmy na koncercie Zenka na Zamku w Będzinie, tam było, no popraw mnie, jeżeli się mylę, ale myślę, że gdzieś koło 60 osób. Chyba nie było więcej. 60-70, tak trzeba by było. Nie było 100 osób. I była strasznie taka rodzinna atmosfera i dużo osób się znało, między innymi też z koncertów Cabanosa. Myślę, że Zenek tam znał 90% osób. No i klimat takich koncertów jest nieporównywalny. Oczywiście wiadomo, jakieś takie koncerty wielkich gwiazd na stadionach i tak dalej są super, ale taki koncert, gdzie jest tak bardzo rodzinnie i wokalista śpiewając patrzy ci w oczy, albo nawet zwraca się do ciebie, albo cały zespół gdzieś tam ktoś kiwnie, ktoś się uśmiechnie, no jest, to jest niepowtarzalne. Chyba nie da się tego odtworzyć na stadionie przy takiej ilości osób, więc ja sobie bardzo, bardzo cenię takie małe koncerty, a ty pewnie byłeś na większości takich koncertów. No nie, no większość to może nie, wiesz, no to większość moich koncertów to już jednak gdzieś troszkę później, tym bardziej, że no tak sobie jeździłem tu w okolicy, a na Śląsk i dalej ty mnie zacząłeś wyciągać, więc to też tak troszkę... Nie pędziłem, gdzie się dało, nie byłem piżamką, chociaż no wtedy piżamka jeszcze też nie pędził na każdy koncert. Pozdrawiamy człowieka piżamkę.
Pozdrawiamy, jeżeli słuchacie, tak, Justycia, to pozdrawiamy serdecznie. No, Gabryśka wtedy chyba największe liczby koncertów łapała, też znajoma. No, ale tutaj się zdarzały i we Wrocławiu nawet niewielkie koncerty. Pamiętam, że ten kabano z zacierem, który był, na której trasie też byłeś, tak? Nie, bo czekaj, bo ty byłeś na drugiej, ja byłem jeszcze na pierwszej. No to ten kabano z zacier to był taki mocny, mocny strzał, gdzieś koło tam 250 osób, myślę, w tym już nieistniejącym klubie, tak? Widzisz, zapomniałem nazwy klubu, w którym kilka koncertów grali i przy następnej okazji tam było chyba 70 osób, a klub no, mógł dużo więcej pomieścić, nie? Także był jakiś taki odpływ, no część wiadomo, zacier, legenda swoją drogą też swoich fanów ściągnął, plus ludzie, którzy przyszli na jedno i na drugie, bo na jedno by się nie wybrali. No tak, Mirek, twój ulubieniec. Tak, właśnie puściłem wam w tle filmik, filmik, to jest całkiem spory film, on ma no prawie godzinę, nazywałem go Kabana Sucholicy, czyli w zasadzie taką naszą wyprawę z Pepikiem, z Natalią, po kilku koncertach Kabanosa, tu akurat są zdjęcia z Krakowa. O, jaki gruby Pepik, Jezus. A jaki chudy ptasiek. I moja ulubiona koszulka, której niestety nie mam. To są ta koszulka. Są piękne wspomnienia. A twoje najfajniejsze wspomnienia z koncertów Kabanosa? Kurde, wiesz co? Wiem, że nie lubisz tego wspomnienia, tego pierwszego toku, no bo jednak to było takie przeżycie, kiedy z takich małych rzeczy, gdzie no, tak jak mówię, pierwszy koncert powiedzmy niewielki, drugi tam koło 250 osób z zacierem, później znowu jakaś tam garstka, jakieś mniejsze koncerty w Legnicy wtedy byłem, tu w ogóle jakaś padaczka, nie? Znaczy, no może nie, że padaczka, nie, że tam 8 osób, no ale nie wiem, około 50, no w sporym mieście, bądź co bądź. Klub zresztą też ci znany, troszkę więcej ludzi po mieści, nie? I nagle, wiesz, trafiam na ten Woodstock, gdzie no już grubo było na eliminacjach, od zmierzchu do świtu, cały klub zabity, no i generalnie przy wszystkich innych wykonawcach, 8, 10, 15 tam ludzi gdzieś stojących, pewnie znajomi. Bez tam jakichś przytyków, nie? No i generalnie ludzie dookoła stali, pili piwko, no ale nie uczestniczyli aktywnie. Wejście Kabanosa, no to wszyscy pełna petarda. Ja zresztą dostałem z kumplem wtedy gaśnicę od organizatorów, starucha dokładnie, i mieliśmy na ludzi walić gaśnicami, bo będzie tak gorąco na pewno, że to się przyda, nie? Także no, wtedy było grubo, no i pojechali na ten Woodstock i tak przekonałem się, że tu nagle, wiesz, na małej scenie, która wtedy była naprawdę małą sceną, na której poszedłem półtorej godziny wcześniej, a jest za 30 osób, tam minęło godzina, przeszedłem się po terenie, wróciłem, no tam 70 osób, nie? Nagle Kabanos ma zacząć grać i wiesz, i ludzie po horyzont, nie? Cieszę się, że byłem na tyle wcześniej i stałem tyle czasu w błocie, w majtkach i koszulce, że no po prostu było straszne błoto. To po prostu nie byłbym gdzieś w przodu, a też Zenek mnie uwiecznił na swojej kamerce, wtedy pamiętam, bo po jakimś czasie się odezwał, kurde wariacie, wiedziałem, że na pewno byłeś i widzę cię na swoim nagraniu. A to nie było to dostępne na YouTubie, tylko jakieś tam swoją, co ze sceny nagrywał, nie? Mhm. No to... Na YouTubie też się tam odnalazłem, tak. To mi podsyłałeś, to jest gdzieś tam ściągnięty filmik, prawdopodobnie z kręcioły na bieżąco. I potwierdzam, tak było, jest kamera i zapowiedź, że zaraz wystąpi Kabanos, a tam ledwo ludzi pod barierkami. Kto był na Woodstocku, to wie, jak wyglądają sceny na Woodstocku. Są naprawdę ogromne. Nawet ta mała scena, w teorii mała scena jest... To była mniejsza.
mniejsza. No była mniejsza, no ale i tak te barierki były dosyć szerokie. No i stało tylko garstka ludzi przy barierkach i nagle znikąd ludzie zaczynają wychodzić i robi się taka atmosfera, jak kojarzymy na koncertach. A co przykre, to po zakończeniu koncertu prowadzący zapowiadał, że teraz dziękujemy Cabanosowi, oczywiście nikt Cabanosa nie chce wypuścić. No i ten prowadzący dalej ciągnie, a teraz wystąpi zespół, nie pamiętam co to było. I w tym momencie ludzie się rozchodzą i przy barierkach zostaje pusto, tak jak było przed koncertem Cabanosa, więc było widać, że tam wiele osób Cabanos ściągnął, pewnie wielu fanów przyjechało, ale też ludzie jak słyszeli tą muzę, to chyba też przyszli na ten koncert. To w dużej mierze tam była spora grupa takich jak ja w koszulkach, pozdrawialiśmy się tam oczywiście w tłumie, gdzie się widzieliśmy, to było Cabanos i było trochę tych koszulek, to nie tak, że tam ściągnęli, bo ta mała scena to tak naprawdę jest wtedy była w takiej odległości, że no kurde, nie było jej słychać w ogóle, nie? Dalsza na dobrą sprawę. No wiadomo, że jak ktoś podchodził, patrzył, o jest petarda, no to dołączał, nie? Ale jednak była bardzo duża grupa, no darcy japy, wiesz, przypadkowi ludzie nie znali ptaszka na pamięć, a bardzo ładnie zaśpiewali, nie? To fakt. No i za ten koncert Cabanos dostał Złotego Bączka i rok później wystąpił na dużej scenie, gdzie też odwalili niesamowity koncert, który zresztą został zarejestrowany na DVD i przez sklepik Kręciołę można ten koncert kupić. A z małej sceny jest na CD dodane do tego. Też więc polecam, jest... do auta idealne. Tak, to jest naprawdę bardzo fajna muza. Ale jest jeszcze jedno wspomnienie, myślałem, że cię jakoś nakierunkuję na to, ale mi się nie udało. Ale to jest historia, którą znowu ja bardzo lubię, a też znam ją tylko z twoich opowieści. Historia o dziewczynie w ciąży i o telefonie. Opowiesz całą tą historię? Nie, ciśnij teraz. Napić. No, trzeba przypłukać gardło, to fakt. To jest taka historia, którą mi opowiadałeś i nawet sam Zanek ją bardzo często wspomina, jak się we trójkę widzimy, bo to bardziej takie wrocławskie klimaty niż śląskie i za często tego o tym nie mówimy, ale jak już gdzieś tam dojdzie do tego, to... No, to cieszę się, że jesteś. No, już mi zaczęło zabierać głos, jednak godzin na konferencjach spędziłem. No to... Tak, ale to bardziej, wiesz, to jest historia z Wałbrzycha właściwie. Z Wałbrzycha nawet, o proszę. No tak. Mówię, ja nie byłem świadkiem tej historii. W Wałbrzychu byliśmy na koncercie i okazało się, że dziewczyna, która była w 9 miesiącu w ciąży, no i teraz była tym dzieckiem na samym koncercie, nie? No i opowiadaj, co się tam wydarzyło? Ale ja nie wiem, ja nie mogę chyba tak... Nie możemy? To tajna historia? Nie wiem czy ona by sobie życzyła. No okej. To nie było tematu. To się wytnie. Wiesz, możemy sobie swoje historie opowiadać, to ten spoko, nie? No tak, masz rację. Nie uzgodniliśmy scenariusza, więc... Nie. Nawet nie wiedziałem, że jest scenariusz w ogóle. No, ciężko to nazwać scenariuszem. Tu jak widzicie jest ten filmik z 2012 roku, 2015 roku, przepraszam, więc mnie zajęło 2 lata, żeby się totalnie w Cabanosie zakochać i jeździć na większość koncertów w okolicy, w zasadzie południowa Polska była zaliczona. I no, muszę to przyznać, ja bardzo szybko dogoniłem Pawła w ilości koncertów. No może nie aż tak bardzo szybko, tak? Ale finalnie mam jeden koncert więcej niż ty.
Tak jest, nie da się ukryć. Co się okazało, mimo że Kabanosa słuchałem krótko, to jak Zenek kiedyś policzył wszystkie koncerty Kabanosa, to okazało się, że na 10% ich koncertów byliśmy. Co myślę, że jest bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście są lepsi, tak jak wspomnieliśmy Człowieka Piżamkę, czy tą koleżankę, której imienia O, jaki zapomniałem. film, zobacz, piękny. Tak. Czy to przypadkiem nie są czcze jeźdźcy szatana? To są czczej Z Legnicy. szatana na czczo, cudownie zagrani, fajnie sfilmowani moim telefonem ówczesnym. No takie były telefony. Dźwięku by się stąd nie dało posłuchać, ale nagranie świetne, jak to wyglądało faktycznie. I tak potrafił Kabanos w dobrym momencie dać tam koncert, nie? Ten sam klub, w którym też byliśmy razem na Lej mi pół. Tak. No. Kabanos, a w zasadzie Zenek jest scenicznym zwierzakiem. Tego mu nie można odmówić. On naprawdę potrafi porwać za sobą ludzi, więc jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, żeby przejść na koncert Zenka Kupatasy, to serdecznie zapraszamy i pozdrówcie Zenka od nas, jak będziecie widzieć. Pawle, a jakbyś miał tak ludziom powiedzieć. Dlaczego mają A wiesz, słuchać po tym Kabanosa? koncercie, czekaj, ale czekaj, po tym koncercie, dzień później był koncert w Obornikach Śląskich. Nie, dzień później był Wrocław i 2 dni później, bo tu był piątek, sobota, niedziela. I w niedzielę grali w Obornikach Śląskich, gdzie kupionych w przedsprzedaży było 10 biletów. No, było jeszcze parę osób, w sensie ja i kolega dojechaliśmy, więc było 12 już, no i ten. I kilka osób tam miejscowych się pojawiło, między innymi tam, co już nie wiedzieli, gdzie iść wypić, sklepy zamknięte, niedziela wieczór, no więc tylko do knajpy szło, więc zapłacili wejście i siedli tam, pili. No ale Zenek i tak zeskoczył do ludzi, zrobił z nami pogo i było wesoło. No, to fakt, że obojętnie, czy oni grali dla 20 osób, dla 200 osób, czy dla 20 tysięcy na Woodstocku, zawsze dają z siebie maksa. To nie ma znaczenia, zawsze ten koncert jest rewelacyjny. Byłeś na jakimś złym koncercie Kabanosa? Są złe. Nie, ale poważnie, nie zdarzyło mi się, żeby coś nie zagrało, nie? Wiesz, były różne rodzaje nagłośnienia, były różne rodzaje scen, były różne klimaty, ale no, muzycznie zawsze to dźwigało i ten, przepraszam, moment, w którym był koncert, w którym grali, w którym ludzie się bawili, to był ten moment, gdzie nie było jakby już tych problemów, nie? Ani z dźwiękiem, ani z salą, ani z niczym, nie? No, ja tak sobie teraz myślę o tej mojej historii z Kabanosem, to w zasadzie od Kabanosa zaczęła się taka moja znajomość z zespołami. Bo oprócz tego, że dzięki Kabanosowi poznaliśmy masę fajnych zespołów, chociaż fajne to nie wiem, czy nie nadwyrost, bo myślę między innymi o Lej mi pół, ale to właśnie Kabanos nauczył mnie tego, że żeby chodzić na supporty. Bo wyciągali zespoły, o których nigdy w życiu bym nie usłyszał, a okazywało się, że to są całkiem fajne kapele, więc ja już nie robię w ten sposób, że jak gra Gwiazda Wieczoru, to przychodzę na Gwiazdę Wieczoru, tylko staram się być zawsze przed koncertem i być na supporcie. No przecież poznaliśmy Lej mi pół, poznaliśmy Wiewiórkę na drzewie, poznaliśmy Łydkę Grubasa. No ciężko powiedzieć, że poznałem Zaciera, bo Zaciera jakby pamiętam wcześniej, ale też pierwszy raz Zaciera widziałem na żywo. Mistrza Zaciera. Tutaj muszę zaznaczyć. Co jeszcze tam poznaliśmy z fajnych kapel? Niech sobie przypomnę. Mocnego kochanka jako support Nocnego Kabanosa kochanka. jeszcze, Dokładnie. tak, dużo tego było. Ostrow, o, pamiętasz, fajna ekipa. Tak. Oni nawet w Must Be The Music byli. Tak, Must Be The Kut, ten byli, tak, Tak. Właśnie w tym. Właśnie w tym. byli tym, co Lej mi pół o nich śpiewali, to oni tam byli.
Tak. Percival Schuttenbach chyba też kiedyś przed nimi grał, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy teraz nie mylę, że o Percivalu nie usłyszałem z masarni Uzenka. Ale był jeszcze taki mocno metalowy zespół z tak zwaną grypą żołądkową, jak ja to nazywałem kiedyś, a Tam w teraz. Krakowie grali taki Tak. mega, mega rzeźnicki. No, poczekaj, Tak. może tu gdzieś będzie ten na plakacie, bo tu chyba z Krakowa jest akurat. Jest, jest. To jest kwadrat, nie? Tak, to jest Patek, kwadrat. kurczę, jak ty nie masz sceny? Ja nie wierzę, że to nie było reżyserowane. No nie było, nie było. No i w zasadzie zawsze przychodziliśmy przed kabanosem i No chyba, chłopaki. że już znaliśmy zespół, już wiedzieliśmy, albo że wszystko, co mieli do zagrania, to zagrali, no bo tam powiedzmy piąty tego samego supportu nie zawsze musiał być znowu zaje fajnym, nie? No albo no, były różne, no nie wszystkie zespoły się lubiło, nie? Woda z Takie, które kibla. gdzieś tam. To Boże, to akurat. ja powiedziałem? Nie, to ja powiedziałem na głos. No, nie no, wiesz, woda Tibla jest specyficzna, no i dalej grają, i dalej bawią ludzi, jest okej, okay, nie? No tak. A że brzmi to jak jedna i ta sama piosenka, no to nic na to nie Nie, zrobimy. nie, Ale jest w takie, klimat że... Zacierali wpisują się bardzo dobrze. O, właśnie wspomniane O, Ostrow. na przykład, o, jest i Ostrów, widzisz. Jest i Ostrow. Czyli ten, źle w scenariuszu tutaj zagrałem, ale to oni byli, no. Fajne Mhm. chłopaki w sumie, nie? Dobre imprezy były z nimi też. No i zawsze przychodziliśmy przed koncertami i zawsze można było z chłopakami pogadać przed koncertem, po koncercie. Coś, bardzo mnie to cieszyło, jak wiesz, no bo Zenek jako lider i wokalista, jako frontman miał zawsze przerąbane, bo jego wszyscy poznawali, ale na przykład Mirek mógł sobie spokojnie wyjść na fajeczkę i mało kto go zaczepiał, a myśmy zawsze do Mirka podchodzili i zawsze był taki fajny klimacik. Pamiętam, jak siedzieliśmy w Zabrzu na fajce z Mirkiem, siedzimy, rozmawiamy i widać, że jako support wtedy grało Lej Mi Pół. Podjeżdżają chłopaki busem i Mirek ze szlugiem na warze, jak się to mówi, tak się zaciągnął i. A zaraz przyjdą chłopaki z Lej Mi Pół i się zapytają, gdzie się mają wpiąć. I w tym momencie maślak z bułką przewieszeni przez płot, bo jeszcze wtedy palarnia była z drugiej strony niż teraz w wiatraku. Oni tak patrzą na niego i widzą, że my z Mirkiem rozmawiamy. Mirek udaje, że ich ignoruje. I mówią: Mirek. Mirek. No to Mirek tak od niechcenia się odwrócił do nich, nie? Patrzy na nich, oni: Mirek, gdzie się mamy wpiąć? No i myśmy z Natalią wtedy wybuchli śmiechem. Chłopaki w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi z Lej Mi Pół, bo to tak trochę głupio wyszło, no ale jakby to przewidział, że tak będzie. Nie, raz już tak było, dokładnie. No ale tak też właśnie poznaliśmy się z Lej Mi Pół, z wiewiórką na drzewie może mniej, ale z ich merczową, tak? Tak możemy Monię nazwać? No nie tak, ale myślę, że no ją inaczej troszkę. Inaczej ją poznaliśmy troszkę w No troszeczkę innym inaczej, ale kierunku. jakby to też gdzieś tam jest związane z tym, że wiesz, że. Jak to musiało zabrzmieć inaczej, z innej strony ją poznaliśmy. No tak. Tak, Monia, tak. Nie, Monia, to. kochamy cię. Bez podtekstów. Monia Buziaczki. Monia też czasami do mnie na live przychodzi, więc jest duża szansa, że to odsłucha. Czyli mamy przerąbane. Mieć przerąbane u Moni, to jak wygrać. No tak, w sumie tak. W sumie tak. Ale dzięki A tej. ty masz jakiś ulubiony koncert? To właśnie, bo mnie spytałeś, a ty masz jakiś ulubiony koncert? Wiesz co, mocno Ja w się na sumie jeszcze tym. tam jakieś kilka bym wymienił, nie? Poza tym, bo tym głównym, ale no. Ja nie umiem No ale wybrać jeden. najlepszego koncertu. Chyba prędzej byłoby mi wybrać najgorsze. To już ta ostatnia faza No, Kabanosa, gdzie było najgorsze, widać, ale że między generalnie na chłopak. promilu
zawsze było dobrze i tak. Tak. Znaczy generalnie poza to... koncertem była inna atmosfera po prostu. Ja chciałem to sprostować, bo na koncercie oni zawsze, koncerty były zawsze świetne, natomiast ponieważ znaliśmy już ich prywatnie przez kilka lat, prywatnie, w sensie widzieliśmy się przed koncertami i była okazja pogadać i tak dalej, więc było widać, że gdzieś tam już chemii między chłopakami nie było i były jakieś takie zgrzyty. Aczkolwiek ja dalej nie myślałem, że Kabanos się rozpadnie. Było to dla mnie mimo wszystko zaskoczeniem. Ale z takich koncertów pamiętnych dla mnie, to tak się zdarzyło w moim życiu, że znałem się z takim chłopakiem, który mieszka w Londynie, również jest muzykiem. Tam nie pracuje jako muzyk. Ale generalnie jest wokalistą w Polsce, w kilku takich małych zespołach był i on sobie wymyślił, że za tą kasę, którą tam za granicą zarobił, że będzie organizować koncerty w Londynie i będzie ściągać polskie kapele. No i jednym z pierwszych pomysłów to oczywiście był Kabanos, bo już Kabanosa uwielbialiśmy, kochaliśmy i tak dalej, więc jak pytał się, które zespoły zaprosić, no to pierwszym pomysłem był Kabanos, więc zadzwoniłem do menadżera Krzysia Korzeniowskiego, umówiliśmy się na spotkanie w sprawie tego koncertu, naświetliłem mu sprawę. To były w sumie... Myślę, że to mógł być 2014 rok, więc jakby jeszcze byłem dla Kabanosa dość anonimowy, ale porozmawialiśmy, umówiliśmy się na ten koncert, wymieniliśmy się kontaktami i chyba rok później Kabanos zagrał w Londynie. Przez ten czas poznaliśmy się lepiej, bo widzieliśmy się już kilkukrotnie w ciągu tego roku, jak nie więcej, bo jak była trasa Kabanosa wiosenna czy jesienna, to ja tak średnio myślę, że koło 5 koncertów na trasie robiłem, jak nie więcej, więc już się kojarzyliśmy. I Kabanos Zenek zaproponował... Czy myśmy to zaproponowali? Teraz nie pamiętam. Tak, myśmy zaproponowali, żeby zagrali stare kawałki. A Zenek mówi, no to dajcie nam listę 33 piosenek, które byście chcieli usłyszeć, a my sobie coś z tego wybierzemy. No i faktycznie wybrali chyba z 7 piosenek. Musiałbym zobaczyć na setlistę z Londynu i właśnie to uczynię. No, szukając tej setlisty... Na jakiej my tam lambadzie byliśmy? Co ja tu widzę? To był Kraków i tu był Daft Punk. Mnie YouTube dał bana za ten... Wyciszył mi muzykę do tego. To po koncercie puszczali. Dobrze ci to... A faktycznie był Daft Punk, leciało. No. Był Daft Punk, był. Zenek jest fanem Daft Punku. Lodzia zresztą też, także... Kabanos. Był wspomniany... Człowiek piżamka się przewinął. O, to przewijmy do człowieka piżamki. Czekaj. Człowieka dajcie piżamkę musimy... O, tu jest człowiek piżamka. Też, o. No nie widać go tutaj zbyt wyraźnie, ale zdywa się wzięła z tego, że zawsze w piżamkach tutaj jakiegoś chyba króliczka ma na sobie. Zawsze w takich piżamkach. W internetach przedstawia jako człowiek piżamka. To jest ten oryginalny, tak. Prawdziwy. Wszystkich, których widzicie, to są podróby. Mhm. To jest prawdziwy. No, wracając do tego koncertu w Londynie, oprócz tego, że pierwszy raz mogłem spędzić czas z chłopakami na backstage'u, to z tej setlisty z naszych wyborów była Koza, Wampirzyca, oczywiście, że tak, Wampirzyca, Zabawka, tak by ci Kozę zagrali, Pijawki i Parówki. No, patrzę, czy... Baleron, no przecież Baleron. Ja ponieważ zakochałem się w płycie... Tak, a ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek wcześniej słyszałem Baleron. Jeżeli słyszałem, to nie słyszałem go na świadomości. W sensie jeszcze nie kojarzyłem tych piosenek tak bardzo i nie przywiązywałem uwagi do setlisty i Baleron przez jakiś czas się nie pojawiał. I może być tak, że ten londyński Baleron to była
pierwsze wykonanie dla mnie. A jeszcze pamiętam, że w trakcie Baleronu byłem tam dosyć blisko sceny, ale nie pod samymi barierkami, bo trzeba było gdzieś tam wychodzić i tak dalej. Wiadomo, jak ja tam pracowałem jako obsługa. Ale jak Zenek śpiewa o niebieskich słoniach, to pamiętam, że się odwrócił do mnie i patrzył mi się w oczy i zrobiło mi się miękko w okolicach łydek, więc mimo, że jakby Zenek nie jest w moim typie zdecydowanie, ani wizerunkowo, ani płciowo, to jednak swoim wzrokiem potrafił zrobić tak, że miałem miękkie kolana. I to też jest koncert, który wspominam. A czy jest jeszcze jakiś oprócz Londynu? Kurczę, dużo ich było. Na każdym są jakieś momenty. Tak, koncert z wiewiórką. A to był właśnie koncert, gdzie przyjechał Michał, czyli ten chłopak, który te koncerty organizował. I to było takie oficjalne zapoznanie się z menadżerem i z zespołem, bo oni tak jakby rozmawiali tylko przez nas, a my przekazywaliśmy to Michałowi, więc żeby nie było, że Michał jest jakimś anonimowym człowiekiem, który próbuje ich wyciągnąć do Londynu i zostawić na pastwę losu albo na pastwę księżyc Dąbrowy Górniczej. Wróć, tego nie było. To cofamy. Więc Michał był na tym koncercie i poczęstowaliśmy ich krupniokami. Oczywiście moja mamusia smażyła specjalnie krupnioki dla zespołu. Nie dla całego, bo już wtedy część była weganami lub wegetarianinami. Ale Zenek nie pogardzi mięskiem do tej pory, ani żelkami. No i to był koncert w Leśniczówce w Mikołajki. Musiał to być 2014 rok. Na to wychodzi. Koncert w Mikołajki. I to był koncert akustyczny, z tym, że koncert akustyczny Kabanosa niewiele różni się od koncertu elektrycznego, jeżeli chodzi o energię. Znaczy muzycznie tak, natomiast pogo i energia, jaką oni dają podczas grania, jest... Nie grali buraków na akustycznych koncertach. A to tego nie pamiętam. Pamiętasz, że jak byliśmy, Kabanos w Empiku, Jezus, nie, to niemożliwe, że ty nie masz scenariusza. Bo to w Empiku mówił, że nie grają nigdy, bo Lodzia nie umie i pytają, Lodzia już umiesz, a Lodzia mówi, nie umie. Czekaj, to możemy posłuchać. Tylko przewiniemy do początku tego. Nagranie będzie, bo ty pamiętasz, że tam... Ja też nagrywałem, nie wiem, czy to gdzieś, ja nie mam nagrane, ale no. I Lodzia chyba nawet wtedy nie grał na dziurę. Kto mi to pisze? Nie masz lepszego ujęcia. Wygląda mi granatowy Ludwik Michelin. Oj, no tak wyglądałeś wtedy, no. Co ja ci poradzę? Część ciała od ciebie ja przejąłem. Zamieniliśmy się wagą. Teraz ty chodzisz w M-kach, a ja w XL-kach. No, to tak. A ja tak myślę, że za tą muzę też mogę dostać ten prawo autorskie, więc to chyba trochę wyciszę. O, jest Natalia z dziećmi. Ale na końcu był dopiero. Macha do ciebie, popatrz. Znowu mam wchodzić na tekstową P, daj spokój. Na końcu były buraki. No masz, mam wkładkę idealnie. To są buraki. No to zagramy buraki. A Lodzia odłoży gitarę. Lodzia, nie wiem jak to się gra. Już sobie przypominasz sytuację. Wejdź na riffowo.pl. O, basista chce zagrać, Fons chce zagrać na gitarze. To Zenek nie umie. Wiatr niesie zapach kwiatów i orzeźwia mnie. Słońce chowa szare barwy, bym rozmurzył się. Wszystkie muzyki, jak to się przyjacielem mi. Tylko
to ludzie jacyś dziwni. Stasiu, ale byś miał osiągnięcie. Zagrałem z Kabanosem. Tak. Ale też to było dobre, że nie mogli śpiewać właściwego refrenu. Tak, ale to było chyba na wcześniejszym... Nie chcieli. Na wcześniejszym Empiku, skąd się wzięło, tak jak Pączek napisał, mam na to wszystko myje mamę. Zenek śpiewał refren, który jest w oryginale, tak? Mam na to wszystko wyjebane. A jak zobaczył dzieciaki od Natalii, to się tak złapał za głowę i zaczął śpiewać myje mamę, mam na to wszystko myje mamę. Tak, a było też później mam na to wszystko, co mi się najbardziej mi się podoba ta wersja, mam na to wszystko własne zdanie. O tak. No widzisz, przez ciebie buraki to piosenka, którą sobie ciągle odtwarza Redwine. No i ja też tak mam często w pracy, muszę przyznać. Dlatego Kabanos... Nie, ale generalnie w pracy mam tak często, że chodzę po zakładzie i w głowie sobie nucę buraki. To czasem ratuje. Ja sobie nucę niewiele mam, no ale... Jeszcze margaryna i serce. No tak, margaryna to wiadomo. Pepika, znasz historię margaryny? Nie znam. Margaryna, jak się okazało, to jest, jak potem oglądasz sobie ten teledysk, gdzie jest transkrypcja, tak? Zanek tam dodaje swoje uwagi. To nie pisze tego wprost, ale pisze, że jest o czymś ważnym. Margaryna jest... napisał, że jest o ważniejszym temacie, niż się wszystkim wydaje. I nie bez powodu zaraz po niej są chmurki. I kiedyś Zanek się przyznał, że margaryna to jest o jego młodzieńczej miłości. Więc potem są chmurki. Myślałem, że jest o miłości, a widziałem też transkrypcję, myślałem, że jakaś ten... No ale nie, spoko, dobra, wiesz, dobra uwaga, bardzo słuszna. Nie wiedziałem, że Zenek gdzieś to jeszcze dopowiedział. A jak już jesteśmy przy tekstach Kabanosa, czyli to, od czego zacząłem... Oj, Paweł śpiewa myje mamę. A nie. Ja mam śpiewać? No gdzieś tam słychać w tle myje mamę. Myślisz, że... Jest myje mamę, tak. No to znaczy, patrz jaką w lodzie miał fajną koszulkę. Mhm. Stare kultowe koszulki. To jesteś ty. A jak już jesteśmy przy okazji tekstów, tak jak powiedziałem, o pszczółkach, klocuszkach, mrówkach, no z mrówkami przesadziłem, aczkolwiek może są gdzieś jakieś mrówki. Co byś powiedział o tekstach Kabanosa? No, zależy o których, nie? Początki były specyficzne, ale no też pokazywały kierunek myślenia jakby artystycznego Zenka. Wtedy może jeszcze jako młodzieniec bardziej wyzwolony, pisał bardziej frywolnie. Później to albo się już nauczył i lepiej ubierał formę, albo mu przeszła młodzieńczość. W każdym bądź razie no, teksty początkowo głupawe z drugim dnem, bo zazwyczaj było drugie dno, jakieś no, rzeczy, które można było z pomiędzy linijek, a nie zawsze pomiędzy linijek, a prawie by wprost wyciągnąć ważniejsze niż to, co, niż to, jak brzmiało. Nie wiem, Buda dla Azora na przykład. Nie jest to trudny do zrozumienia teksta. O, a Cyberpunk bardzo nie ten. No, bardzo dalej zresztą aktualny, nie? To jest ponadczasowe i podejrzewam, że zawsze będzie. No tak. O, koszulka moja legendarna, którą dostałem od Ptasia. Tak, jedna, jedyna taka sztuka. To jest Kabanos na słynnym przejściu dla pieszych, jeżeli ktoś zna Beatlesów. Tak?
Musimy to wysłać Emilowi Pulpetowi. Mówiłem mu, że mam taką koszulkę, on mówi niemożliwe. To jest kabanos na Abbey Road, znana okładka zespołu The Beatles. Jak byli w Londynie, to oczywiście chcieli zobaczyć, oprowadziliśmy ich po Londynie. No i tam im cyknąłem taką fotkę, że właśnie jak są właśnie na tym przejściu dla pieszych i to było na koszulce. A tutaj teraz widać, gdzie ja wtedy pracowałem. W zielonym Obi. I jechałem złotym pociągiem. Boż, cóż za wspomnienia. I jak ja byłem szczupły wtedy. Tak, umieć radosną minę w tej pracy. A tu ptasiek po pracy. Tak wygląda ptasiek po pracy. Ilu mniej więcej jest teraz ludzi na jego koncertach? Zależy od klubu, ale takie kluby 200-300 osób potrafi zapełnić. Gdzieś tam ludzie... No, przyciąga coraz więcej osób. No, Zenek jak przeszedł na swoją solową karierę, to na początku nagrywał płyty zupełnie inne od tego, co robił w kabanosie. To jest richtig śląski żur. A teraz jak już nie ma... Bardzo dobry. Jak już nie ma kabanosa, to Zenek zaczął grać swoje, to za co go kochaliśmy i te ostatnie płyty solowe Zenka, czy w zasadzie ciężko to nazwać solowymi, tak? Bo to jest zespół, który się nazywa Zenek Kupatasa. Jeszcze bardziej jest solo niż był w Kawanosie, raczej no tam nie był solo, ale komponował generalnie sam, reszta w mniejszy lub większy sposób się przyczyniała do tej muzyki, ale jakby zarys melodyczny zawsze od niego wychodził, nie? Tutaj ten zarys jest bardziej jeszcze zarysowany, że tak powiem. Teraz widzę, że bardzo tego nie przemyślałem, bo widzowie widzieli mnie bez zarostu. Albo przynajmniej z niewielkim zarostem. No tak, także jest gdzieś... Z niewielkim? Z niewielkim zarostem na twarzy. Z niewielkim na twarzy, dobra, okej. A Pawlek, i właśnie, wracając jeszcze do tych tekstów, bo w sumie nie skończyliśmy tego... Nie wiem, do czego zmierzasz i znowu nie wiem, na szybko muszę się zastanowić. Wiesz co, motyl? Motyl jest bardzo ważny. Tak. Tak, albo czołg. Tak, czołg, ale to jest kilka takich kawałków jakby równoważnych, bo klocki też, nie? Dokładnie ta sama rzecz zaśpiewana, nie? W zupełnie inny sposób, o czym zupełnie innym i w zupełnie innej piosence, ale generalnie chodzi o... Jest tam wzięcie się za siebie w jakiś sposób, nie? Tak. Albo na przykład Hortensja o tym, że dziewczyny nie muszą podążać za kanonem piękna. To jest coś, co teraz jest bardzo popularne, tak? Widziałbym to szerzej, nawet nie, że dziewczyna za kanonem. No generalnie ty nie musisz dążyć. Też nieważne, czy jesteś dziewczyną, facetem, czy jakkolwiek, kimkolwiek innym, nie? No, jeżeli czujesz się dobrze w swoim ciele, to tak trzymaj. Nie? Jakby jednoosobowo, więc, ale nie możesz go odbierać też jednoosobowo, nie? No zgadza się. W sercu, nie? No, mówi niby do twoich dzieci, ale mówi do wszystkich dookoła, nie? Tylko on serce pisał i o to się musimy go zapytać, bo tak powiedział na tym koncercie w Będzinie, że pierwsza zwrotka jest do jego córki, druga jest do jego syna, a pisał ją, jak jeszcze nie miał dzieci. To już wcześniej wspominał, nie? Ale no to słychać, nie? To słychać, że to jest jego właściwa wypowiedź na ten temat i dalej ją podtrzymuje, śpiewając na praktycznie każdym koncercie, nie? Wiele piosenek kabanosa jako takich wykonuje dalej. Nie? Tak. Pączek pisze, że czołg, mega wspaniała historia o show biznesie. Pączek, to jest nie tyle historia o show biznesie, oczywiście też jest o show biznesie, ale to jest historia na faktach, w dodatku autentycznych. To jest historia kabanosa. Ja wiem, specjalnie...
Wow, tak. Specjalnie to dodałem, specjalnie to dodałem. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to Pepik jest grammar nazi i tak jak ja was czasami poprawiam na czacie. Ale nie, to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że Pączek cię pięknie strollował, dałeś cię wjechać. Tak myślisz? Tak myślisz? Strasznie tak myślisz. Cię dałeś, strasznie. Ale wracając do tematu, Czołg to jest właśnie historia Kabanosa. A jak chcieli wydać płytę i słyszeli nie, albo słyszeli wielkie wymagania, więc stwierdzili, że będą wydawali to wszystko swoim sumptem i w pewnym momencie się to zaczęło opłacać. Długo to trwało, bardzo długo. Ale wyszli na swoje i to potem wytwórnie do nich się zgłaszały, gdzie właśnie oglądali środkowy palec. Tak było. True story. Też tak słyszałem. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale też tak słyszałem. A jakbyś miał powiedzieć naszym widzom... Ale czekaj, bo z tekstami jeszcze. Bo z tekstami, no. Jakby jeden rodzaj tekstów, nie? No, są teksty w stylu Buraków, Noba i też kilku innych piosenek, jakby pokazujących inną stronę tak naprawdę psychologii stosowanej na samym sobie, bo są to kawałki, które naprawdę potrafią wyciągać z bardzo dużych dołów. To różnorakich, nie? No Buraki ci pokazują i te inne kawałki wymienione, jak sobie radzić z ludźmi, nie? Znaczy, no jak sobie radzić, jak sobie przestać próbować z nimi radzić, nie? Albo Buraki 2, czyli Słoneczko. No, tak naprawdę Snob gdzieś jest takim samym kawałkiem, no jest też. I więcej, nie? O to chodzi, nie? Że to jest też jakiś tam model kilkukrotnie powtórzony, ale w zupełnie różnych piosenkach, w zupełnie różnych utworach, na zupełnie różnych płytach, a teraz u zupełnie różnych wykonawców tak naprawdę, nie? Poza tym no, teksty głupawe, które są mądre, nie? Ja gdzieś tam Budę dla Azora wspomniałem, no ale przecież wspaniały folwark zwierzęcy jeszcze z Mistrzem Zacierem, no to jest dopiero coś, nie? Pokazane. Kurczę, ja nie pamiętam tego filmu tak dobrze. Muszę sobie kiedyś wspomnieć. Ja też go dawno nie oglądałem. O, wspomniana woda z kibla. Była, no. Gdzieś tak. Tam była. Je. Czy kiedyś... Była i będzie, i dalej grają, i sobie świetnie radzą, i sentymentalnie wyszliśmy z ich koncertu, no bo zawsze wychodziliśmy, no i też... O tekstach... To jakaś tradycja, nie? Tak, to oczywiście, że tak. Oczywiście, chociaż że tak. Nie, musisz przyznać, że sam też mówiłem, że trzeba wrócić na tą banana mi dał, batata mi dał, bo to już jednak klatek do posłuchania. To jakbyś, wiesz, jakbyś z kimś był, to hacku nie lubi wiewiórki na drzewie, no to na prącie pana no wypada, no, wiesz, jak na hymn, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście. A nie, no woda z kibla jest... No mają trzy piosenki, które lubię, na reszcie się trochę nudzę, bo są dla mnie zbyt podobne do siebie, ale jakby akceptuję tą konwencję. Ale w temacie tekstów Kabanosa to powiedział Zenek, tylko nie pamiętam, czy w jakimś wywiadzie, czy nam. Prawdopodobnie w jakimś wywiadzie. Że on nie narzuca ludziom tego, co odczytują w tych tekstach, natomiast ci, którzy chcą muzycznego wpierdolu i pogowania, to przychodzą na muzyczny wpierdol. Ci, którzy chcą posłuchać o motylkach, pszczółkach, pluszowych owieczkach, to są, a są też tacy, którzy doszukują się drugiego dna i go znajdują w tych tekstach, bo to są często poważne teksty ubrane w takie milusie słowa pluszowe, rzekłbym wręcz. Natomiast jest gdzieś tam to drugie dno i czasami można się zamyśleć, zadumać i wyciągnąć coś dla siebie, a są jeszcze tacy, którzy potrafią zinterpretować piosenkę tak, że sam autor tekstu jest w szoku. To jest bardziej na zasadzie lekcji polskiego i analizy wiersza, co autor miał na myśli.
I czasem wychodzą właśnie z tego takie rzeczy. Tak, tak. Autor się sam nie spodziewał. Ale tak jest, że no też rozmawiałem właśnie gdzieś tam przy okazji drugiej płyty z Denkiem na temat tekstów i tak troszkę mnie pociągnął, co tam gdzieś wyczułem, co tam widzę, co tam słyszę, co tam czuję i tak widziałem, że cieszy się, że ktoś faktycznie coś tam widzi, słyszy, wyciąga z tych tekstów takiego, co miał zamiar gdzieś tam osiągnąć, nie? No bo no, pomijając budę dla Azora, która no już wspomnieliśmy, jest oczywista, no ale Jagoda jest bardzo fajnym manifestem, tak? Chociaż nie dla każdego musi brzmieć, nie? I Zenek cieszył się, że człowiek coś takiego wyłapuje, nie? Tak, tak. Bo nie zapominajmy, że muzyka miała jedną podstawową funkcję, czyli bawić. I jakby zawsze doceniam osoby, zresztą sam lubię taki muzy posłuchać, powiedzmy progroka, który jest taki strasznie, strasznie na poważnie. Użyłbym nawet słowa zadęty, ale nie chciałbym go w złym kontekście użyć. To jest po prostu taka bardzo, bardzo poważna muza, zwykle smutna i tak dalej. I jeżeli ktoś lubi taką muzykę, ja też taką muzykę lubię, to jest okej, okay, ale jakby podstawową funkcją muzyki było bawić. Stąd ja się na przykład tak dobrze bawię na koncertach Lej Mi Pół. Ja tam przychodzę dla fanu, dla rozrywki, dla odreagowania, pośmiania się, wyskakania. Nie do końca się z tobą zgadzam. Ja jestem zdania, że może nie wiem, jak było na początku, jesteś tu starszy ode mnie, to wiesz cud więcej, ale to raczej muzyka zawsze towarzyszyła, może nie tyle towarzyszyła, co służyła podniesieniu emocji jakichś. Czy dobrze, no też. To muzyka zabawna, czy wiesz, może być muzyka sakralna, może być muzyka, wiesz, różne inne tematy pociągnięta, nie? Więc jakby nie łączyłbym to tylko z zabawą, nie? Tym bardziej, że no, rytmy pierwotne wybijane były nie tylko do zabawy, ale też do osiągania stanów transowych, nie? Tam w inne rzeczy już wychodząc, natomiast no nie do końca tylko do zabawy. Tu bym się nie zgodził z tobą. Stany transowe to też jest pewna forma zabawy. No dla tych skaczących, a dla tego, który tam w końcu się przewracał i dwa dni śnił, to ten. No to była inna zabawa może. No tak, a do której kategorii byś w tym momencie przydzielił Kabanosa? No, to do każdej po trochu, nie? No bo Baleron to też, wiesz, mimo że nazywany Baleronem, no od samego początku muzycznie i w formie zaśpiewania nie jest kawałkiem wesołym do zabawy, nie? No nie. Czyli dla każdego coś miłego, a Baleron to jedna z moich ulubionych piosenek, jakby nie było. Wiesz, no można złapać ludzi, którzy zaśpiewają idealnie, tak jak Zenek mam na to wszystko wyjebane. I spoko, no reszty nie zaśpiewają, bo no, dużą część tekstu, jeżeli nigdy nie słyszałeś wcześniej, to ciężko ją jakoś sensownie za pierwszym razem usłyszeć nawet w całości tekst, żeby go zrozumieć, a co dopiero powtórzyć, nie? To, no, to każdy, kto przesłucha te buraki raz, drugi, trzeci i faktycznie usłyszy, o czym jest piosenka, no to słyszy, że to nie jest tylko mam na to wszystko wyjebane, nie? Mam na to wszystko wyjebane z czegoś głębszego się wzięło, nie? Bo mam na to wszystko wyjebane, można powiedzieć, w różnych sytuacjach, nie? Czy masz dzisiaj sobotę wieczór i nic nie musisz, masz na to wszystko wyjebane, czy w momencie, w którym stwierdzasz, no wiesz, no ktoś tam niedawno na przykład rzucił robotę i bo stwierdził, a mam na to wszystko wyjebane, nie? No tak. No tak, albo na przykład nie będę się stresował. Tak, Kabanos poza tą idealnie jakby melodycznie
zaśpiewaną frazą mam na to wszystko wyjebane, no cudownie to brzmi, wiesz, ta melodyka w tym utworze, w tym momencie jest po prostu nie do przebicia, nie do zastąpienia, bardziej melodyjnej funkcji tego sformułowania byś sobie nie wymyślił, nie? A cała reszta piosenki już jest bardziej agresywna i ten tekst też coś innego pokazuje, nie? Może tego wynika mam na to wszystko wyjebane, ale to nie jest jakby taka sprawa łatwa, codzienna, nie? Jak... Duży sprzeciw Zenka wobec, wiesz, grupy ludzi też, nie? Zgadza się. Protestujących i negujących to, co robił, a tu w momencie jakby szczytu, no bo no to jest jednak największy hit, nie czarujmy się, nie? Czyli szczytu możliwości wypowiada te słowa, nie? Tak, tym bardziej, że ta piosenka jest w dalszym ciągu aktualna, bo cały czas gdzieś jest ta narracja, zwłaszcza w internecie, gdzie wiele osób mówi ci, że coś musisz albo coś powinieneś mówić, zachowywać się, ubierać, jeść. A generalnie też tak troszeczkę chodzi o wolną wolę, że tak naprawdę nic nie musisz, wszystko możesz. No tak, no o to chodzi, nie? I wiesz, i tu z jednego tekstu możemy jakby w tak różnych formach wyjść z tego, co Zenek zrobił, nie? Czyli zrobiliśmy taką typową analizę wiersza na zasadzie, co autor miał na myśli. Nie, no co ty, no, wiesz, z analizy na pewno byłaby jedyna słuszna zresztą koncepcja, nie? A jakie są twoje ulubione piosenki Cabanossa? Wymień 3, dobra, 5. A ja się w tym czasie zastanowię. Bo to nie jest pytanie, które miałem w scenariuszu, więc jestem równie zaskoczony tym pytaniem jak ty. Nie będą na pewno w kolejności. Będzie Czerwona Musztarda, Koza. Kurde. Motyl. Ach. Jeszcze dwie. Czy chcesz się zamknąć w trzech? Nie dam rady. No dobra, no to niech będą paznokcie i brzydota. Kurde, aż dwie. Dobra, niech będą. Myślę, że gdybym cię zapytał o to za tydzień i sam siebie zapytał za tydzień, ta lista wyglądałaby delikatnie inaczej. To kilka dni nie słuchałem Cabanossa i nie jestem nakręcony czymś, co dzisiaj słyszałem, albo nie znudziło mi się coś, co dzisiaj słyszałem na przykład, nie? Więc tak lekko powiedzmy, że minimalnie niezależnie podszedłem, nie? Mm-hmm. No ja jak miałbym wymienić, na pewno będzie to Baleron. Myślę, że też Masturbacjone ze względu na wspomnienia. Ptaszka bardzo lubię, aczkolwiek nie mam z nim jakichś, za wyjątkiem nazwy, większych wspomnień. Wampirzyce. No i też mam problem z piątą piosenką, jest ich za dużo. Generalnie jest niewiele piosenek, których... No właśnie, może odwrócę pytanie. Jest jakaś piosenka, której nie lubisz? Jakaś piosenka, której nie lubię? Wiesz co, to musiałbym jakieś tytuły z tej ostatniej płyty pożegnalnej. No tak, to większość z tej płyty. Większość z tej płyty, to się zgodzimy, że ona... Nie, raczej nie miałem tak, żeby... Ja mam problem z Babą i Dziadem, ale czekaj, bo jest epilog. O, jest. Dobra, to ja skorzystam z chwilki. A, nie, to nie to. Nie ten epilog. Nie, to jest pytanie o Mirku, czy goli jajka. Pamiętam ten epilog. Ja za momencik wracam. Jasne.
To ja to jednak puszczę widzom. Jeszcze słuchaj, jedno pytanie z ostatniej chwili od naszego pana. Czy przewinę to do początku? To było pytanie z czołówki. Może ktoś... Mirek, golisz sobie jajka? Proste pytanie. Tak czy nie, no kurde, nie ma co odpowiedzi, tylko... Widać, że skłamać nie chce, ale jednak prawdy się wstydzi. Mirek, golisz sobie jajka? Jeszcze słuchaj, jedno pytanie z ostatniej chwili od naszego fana, który nadesłał to pytanie. Z tajemnica, czy nie, golisz sobie jajka? Czy golisz sobie jajka? Ja pierdolę, nie wiem! Możemy to powtórzyć? To jest, zresztą będzie to wyjaśnione. Ale mamy dla was coś, czego nie wygracie nigdzie. To był pomysł Fonsa, żeby zrobić dla was taką niespodziankę i przynieść do studia coś osobistego, co wam rozdamy. I wam nie powiemy, co to jest. Nie macie pojęcia, co wygracie. I mamy tych nagród 5. Vitalis da coś dużego. Dużego i... Ciężkiego. I ciężkiego. Fons dał coś długiego. Mirek, to ja nie będę mówił, bo to jest obrzydliwe. Lodzia i Zenek, to jest tajemnica. możecie dzwonić i kolejno zbierać swoje fanty i naprawdę gwarantuję, że to będzie coś, czego nie wygracie nigdy, nigdzie. To jest coś od nas, od ludzi, no takich. Takich z kabanosa. Także w tej sprawie proszę dzwonić pod numer telefonu 22 827 7205. Marchewa, będziesz odbierał i zapisał. Jeszcze teraz nie, bo teraz jestem na antenie. Tak, te maszynki do golenia mam do dzisiaj z autografem Mirka. Leżą na półeczce. Nie mam włączonej kamery, bo bym wam pokazał. Ale tak, mam ten prezent do tej pory. Taka pamiątka. A użyłeś? Nie, dalej zapakowane. Dalej w takim opakowaniu, jak było. To nie zaobserwowałem u ciebie. Albo już nie pamiętam, że mi pokazywałeś. Mega.pl, oni tam lubią takie rzeczy. Teraz nie będzie... Koncert kabanosa. Będą kotki, podbijamy zasięgi. Jak ja a miał Zenek set listę? Miał! Dobry. A Lodzia miał? Jak kurwa będziemy mieli? To powiedz jeszcze, że Fos miał set listę. Jak kapuś! No i co, i że Wicia też miał set listę? Przygotowani byli. O skurwie. A Mirek dobra. Miał? Ostatnie, Mirek miał. Ale Mirek miał najcieńszą. Mirek miał najcieńszą, to była to, co była obiecana i miał dać. Miał. Miał dać. No miał. I nie dał. Tutaj musimy im to wysłać, kurwa. Także gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć film pod tytułem Kabanosocholicy, jest na YouTubie i są kotki. A ja jestem? To może teraz, jak już mówiliśmy o ulubionych piosenkach, to o ulubionych teledyskach, bo też ich trochę było. Słychać mnie w ogóle? Słychać cię. Dobra, nie miałem potwierdzenia, to już się cieszę. Ja cię słyszę, OBS cię słyszy. W teledyskach. No co, no dobranocka. No. Tak, a opowiesz, o czym jest dobranocka? Dobranocka, piosenka czy teledysk? Piosenka i teledysk, bo to jest raczej spójne. Tak. To teraz ty opowiadaj, a ja cię opuszczę na chwilkę i zaraz wrócę. Teledysk o dziwo jest idealnym odzwierciedleniem tekstu piosenki, a piosenka o czym opowiada? Piosenka opowiada o złym wpływie wieczorynek na sen, między innymi.
tym, że dzieci są pompowane strzałami w łeb i tak dalej. Także no, dosyć istotny temat. Bardzo fajnie zaśpiewany, zagrany. Zresztą kto tu z nami siedzi, ten pewnie znał i oglądał teledysk. A jeżeli słuchaliście piosenki, bo ten teledysk sporo lat później powstał niż sama piosenka, to pooglądajcie. Naprawdę świetna animacja do tego powstała. Zresztą nie tylko do tego kawałka, ale w sumie jeśli o teledyski chodzi, teledyski mają to do siebie, wczesnego Kabanosa zwłaszcza, a później zresztą bardzo często powtarzany kawałek, że raczej kawałek, format, że dzieje się to wszystko gdzieś tam na ulicach, ludźmi, fragmenty na koncertach, ale to jakby bez zarzutu, bo są to różni ludzie, różne formaty, różne koncerty, różne sytuacje. Fajny jest teledysk taki faktycznie pełen żywioł, jeśli chodzi o zupę kalafiorową, gdzie no, miejscowy menelik, nie wiem jak pan się nazywa, ale pewnie bylibyście w stanie... Jest w opisach do filmu, ale też nie pamiętam. Właśnie, coś tak pamiętam, że było, ale dlatego mówię, że moglibyście namierzyć, bo bezproblemowo jest to do zrobienia. No, jest fajną opcją. Też tam się przewija ten sobowtór tego, no, Tainera, nie? Tak, tak. No i serce. Teledysk nagrany z fanami. W zasadzie fani wysyłali filmiki, które potem były zmontowane w jeden teledysk. Też uważam, że taki całkiem sympatyczny, chociaż no, nas tam chyba nie ma. Ja przynajmniej nie wysyłałem. Nie, ja też nie wysyłałem. Nie wysyłałem też do Mamo, jest mi tu dobrze. Tak, to znowu... Wykorzystane, nie? To piosenka napisana, jak Zanek wracał z Woodstocku po koncercie w takim stanie euforii. Każdy, kto był, wie, o jaki stan chodzi, ile to jeszcze potrafi trwać. Tak, tak. I piosenka napisana w zasadzie w drodze powrotnej do domu. I to też powinien być taki jeden z hymnów woodstockowych. No, wiesz, generalnie, gdyby to później był Kabanos na głównej scenie, to pewnie by był. A powstał, przypominam ci, po koncercie tym na scenie Hare Krishna, czy jak ona się tam wtedy nazywała. Tak. Tak. Trzeci występ Kabanosa na Woodstocku. Tak, tak było. Potwierdzona info. Coś jeszcze z teledysku byśmy dodali? Co w teledyskach? No na pewno też jest to przynajmniej dla nas, tak? Bo na nim występujemy i jest w bardzo bliskiej memu sercu leśniczówce, czyli teledysk, który widzieliście do Ballady o Zanku. Tak, no to no, kurczę, no tak się złożyło, że no, też byliśmy jedną z części historii powstania tej piosenki, na bazie której powstała piosenka. O. Tak, i tam też pojawia się na tym teledysku baner, o którym nie powiedzieliśmy, a myślę, że to była całkiem fajna akcja i miło by było o tym wspomnieć, tym bardziej, że to była akcja, która trwała prawie rok, jak mi się wydaje. Prawie rok? Czy chyba no pół więcej. Roku na pewno, nie. Ona chyba była jakoś na początku roku i to było chyba w 2016 usłyszę Masturbacjonę, taką grupę założyłem i tam wrzucaliśmy zdjęcia z tego. Czekaj, bo wtedy pamiętasz, że z koncertu, na który do Wrocławia nie mogłeś dojechać, to Leszek Penica z Nienacka zagrał. Mhm. Ja ten baner dałem wtedy Gabrysce i a to była jesienna trasa. I ta mówisz? Zwrócił chyba dopiero na koniec trasy.
Mówisz, może tak było, już nie pamiętam. Faktycznie tak, to trochę trwało. Tak było, na pewno tak było, bo pamiętam właśnie, że Gabryśka zabrała do Legnicy, żeby powiesić, bo gdzieś się tam miała widzieć z piżamką za tydzień, piżamka miał zabrać, bo gdzieś nie było, oj, to była też, no, dobry plan był. Bardzo szybko napisany ten pijany plan. To Gabrysia weźmie do Legnicy, z Legnicy weźmie piżamka, zawiezie to gdzieś tam, a piżamka wszędzie będzie, to piżamka wszędzie będzie brał i w końcu trafi na nas. Wrócił. Na koncercie, jak... Tak, tak, ten baner w kilku miejscach faktycznie był i to nawet nie tylko na koncertach, na których ja byłem osobiście. No nie, no w Legnicy był w ogóle bez nas. Tak, 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 tak. No, takich koncertów było kilka z tego co pamiętam, bo gdzieś tam przekazywaliśmy ten baner i on zawsze wracał. No ale ten, jak się to zaczęło, to właśnie tutaj też na tym filmie, bo ciężko nazwać filmikiem coś, co trwa prawie godzinę, czyli na Kaba na Sucholikach, Pepik mówi, że jedną z jego ulubionych piosenek jest Masturbacjona. A to jest piosenka, której praktycznie na żywo nie grali od lat. Bo... Zarzekali się, że nigdy nie grali. O. Ale ty chyba mówiłeś, że kiedyś słyszałeś Masturbacjona w tych początkowych koncertach. Tak, to i to zresztą potwierdzał Leszek, że grali, także Zenek już nie pamiętał, co grali we wczesnych latach. Nie miał wszystkiego spisanego. On dosyć późno zaczął wszystkie te listy spisywać, wiesz? Albo gdzieś nie miał odnotowanych, bo były kiedyś na stronie w ogóle dostępne też, nie? Mhm. Mhm. No i ja wpadłem na pomysł, że skoro Pepik chce usłyszeć Masturbacjone, to zrobimy akcję dla niego, żeby zespół zagrał to Masturbacjone. Akcja odbiła mi się trochę czkawką, ale o tym później. Zrobiliśmy taki duży baner z napisem Masturbacjone. Na środku był... Zrobili bez mojego udziału, nic o nim nie wiedziałem, od razu dodam. Na środku było takie logo ze słonikiem, który... W sumie dzisiaj jest środa, nie? No to generalnie słonik własną trąbą świętuje środę. Robi tak zwany obieg zamknięty. Środową noc. Tak, chyba to najlepiej opisałem, jak się tylko dało. Najdelikatniej, tak. I z takim banerem jeździliśmy na każdy koncert Kabanosa, tak jak i usłyszeliście też na koncertach, na których nas nie było. Zbieraliśmy podpisy od ludzi. Tak, Pączek, słyszałeś w klasztorze, ale to rok wcześniej był zagrany ten utwór po raz pierwszy. Więc potem już, on wszedł do setlisty. Z tego, o którym mówisz właśnie, to już wyciągnę, żeby ci ten udowodnić, machnę ci nią w monitor. Tak, ale chłopaki... Zenek się śmiał, Zenek mówił, gadajcie z chłopakami, Fonsiu mówił, że są piosenki, których się nie gra. Nigdy nie zagrają. Tak. Myślę, czy ktoś jeszcze tam był tak bardzo przeciwny, ale generalnie to tak byli ten oporni do tego, ale że znaliśmy się z nimi dobrze, to co, to w tego końcu... Po maluszku, przy piweczku, a ten... Okazało się, że Mirek na tym się uczył grać na gitarze w ogóle. Tak, to wiedzieliśmy wcześniej. Mirek jak się uczył grać, bo Masturbacjone to są właśnie te czasy Kabanosa, gdzie oni grali covery czy Zenek grał covery, robił sobie po prostu karaoke ze znanych utworów. Do tego pisał swoje teksty na oryginalną melodię. No, zwykle o niczym, tak? No Masturbacjone, znaczy no nie wiem, czy Masturbacjone jest o niczym, ale o niczym ważnym. Tak, jest po 22, można powiedzieć, że jest o czymś ważnym, tak? Pewnie, no dla niektórych może tak być, że jest to coś ważnego. No i przyszedł taki wieczór w Zabrzu, gdzie zagrali. Mam przygotowany filmik. Puszczamy czy nie puszczamy? Jedziesz. No to jadę. Jedzie ksiądz po karuzeli. Wersje piosenki Kaszarka, czyli Krupnio! Wróć, a to nie to.
To nie to, to nie to. To jest Krupniok, a na końcu jest flaga, ale to ja może przewinę do flagi, bo rzuciliśmy im na scenę, jak akcja była już spełniona. Flagi to jest taki transparent, co tu już zaginął. A jednak się znalazł. Na zacieraniach się znalazł. A jednak to tu pojawił się dokładnie ten tam. To jest ten transparent masturbacjony. Słonika nie widać. No może troszeczkę. Będziesz musiał pokazać postynik. A jakbyś nie miał wyświetlonych tych główien reklamowych, to by było okej. Okay. O. Wszystko by było. Jakich główien reklamowych? A, to ten. To Twitch. Do koncertów jeździ z tym panelem masturbacjone. Nie wiem, czy się domyślacie. O, to było o mnie. Kiedyś mój kolega na biologii pomylił menstruację z masturbacją. Niestety lachę dostał. Masturbacjone to taki utwór Kabanosa z lat 2001 z płyty Skarpetki. Olszek, przeczytam przy dedykacji. Wrocław, jesteśmy do Biblia. Zupa kalafiorowa, rakieta. Tej jeść tu szatana na czczo. Tadzio, masturbacja, komercja, moja piosenka, jagoda, balony, gruby grubas, wielbłąd, koza, serce, klocki, czerwona, musztarda i czołg. Będzie dodatkowym. Baleron, buraki i dobra nocka. Oj, bardzo gruba setlista, bardzo gruba setlista, to trzeba przyznać. Tak było. A masturbacjone zastąpiło parówki. Kto się masturbował? Nikt nie żałuje, że zastąpiono parówki. No ja żałuję. No są tacy, którzy się nie masturbowali, serio? Dać sobie te parówki. Ja pierdzielę. W życiu bym nie pomyślał. Ej, dobra, a czy są dziewczyny, które przyznają się, że się masturbowały? Niemożliwe. Myślałem, że to domena mężczyzn. A czy mogę cię spytać, czy kiedykolwiek masturbowałaś się, myśląc o jakimś członku zespołu Kabanos? Oczywiście o tobie! I tutaj Zenek pięknie się zawstydził. Myślałem, że się nie da zjechać przy grubym grubasie, jak widać myliłem się! Dziękuję, Pepiku. Nauczyliśmy się specjalnie dla Ptaszka utworu Masturbacjona i wykonamy go po raz pierwszy na żywo! A proszę, proszę cię bardzo. I tutaj muszę zrobić pauzę i wrócę do tego, że ta piosenka odbiła mi się czkawką, bo jak słyszeliście, mówiłem, że ten baner był tak naprawdę, żeby zagrali Masturbacjona dla Pepika. A Zanek przedstawił to, że grają to dla Ptaszka, bo Ptasiek jeździł z banerem. Natomiast historia zatoczyła koło i przy koncertach Łydki Grubasa ja zawsze chciałem usłyszeć piosenkę MTV i też zrobiliśmy baner MTV. Natomiast zespół za każdym razem jak mówi, że gra MTV, to mówi, że gra dla Natalii, więc karma! Skoro Masturbacjone było dla mnie, no to MTV było dla Natalii. I początek piosenki. I tak jak mówiliśmy, Mirek uczył się grać na gitarze od piosenki Final Countdown. I klasycznie spierdzielił wstęp, co zresztą widać po minie Zenka, jak padł na scenę ze śmiechu. Masturbacjone live premier w Zabrzu! O sobie nie trafił chłop, no. Ale jak zagrał solówkę, to już było klękajcie na rady. Taka jak powinna być. I to bez klawisza. Dalej siną dalej.
słyszę, nie wiem, dlaczego podskakuje, ale podskakuje. No nie, no to na Twitchu widzowie słyszą. Mam nadzieję, że nie dostanę za to bana za muzę. A gdybyś miał powiedzieć, dlaczego widzowie mają słuchać Kabanosa? Albo jak byś zachęcił ludzi do słuchania Kabanosa? Ej, jak was zachęcić do słuchania Kabanosa? Jeżeli słuchacie rock'n'rolla, zwłaszcza czasami ostrego, broń Boże, żyganie do tego, to znaleźliście coś dla siebie. Jeżeli szukacie czegoś, to nie będzie trudne w odbiorze, ale będzie miało drugie dno, czasem nawet trzecie. Znaleźliście coś dla siebie. Jeżeli szukacie człowieka, który w tym wszystkim będzie szczery, robi to dla pieniędzy, no bo utrzymuje się z tego, ale nie zrobi wszystkiego dla pieniędzy, to właśnie słuchajcie tego, którego widzicie na scenie. A i solówka Mirka? A tak podsumowując jeszcze akcję Masturbacjone, to po koncercie przyszedł Fons, jest i Słonik. Przyszedł Fons, który był chyba największym sceptykiem, jeżeli chodzi o granie tej piosenki. A powiedział, Tasiek, ja cię przepraszam, ja się świetnie na tej piosence bawiłem. No i wtedy właśnie Masturbacjone wskoczyło do... na setlisty, tym bardziej... No nie, ale pojawiało się, bo ja chyba potem ze 4 razy jeszcze słyszałem Masturbacjone, więc... Chyba, że to było na tej zasadzie, że jak widzieli, że są my, to... Tak, tu jest... Że my jesteśmy, to... Wiesz, przyszedłem na koncert, to skreślili i zamienili. No tak. Ale we Wrocławiu już była dedykacja dla ciebie, już to sobie wyjaśniliśmy. Więc... Było. Zresztą pamiętam taką historię, jeszcze troszkę wcześniej to było, niż, niż to, gdzie Ilona była ze mną pierwszy raz na koncercie i tak jeszcze jakieś tam pierwsze randki, no kurczę, no weź na Kabanosa, no dobra, no chodź, nie? No, zobacz, no debil, nie? Debil, wiesz co bierzesz. No i tak zaimponowało jej, bo 3 kawałki były mi dedykowane. No tak. A może nawet nie tyle, 2 były dedykowane, a raz zostałem wspomniany, że pewnie tylko Pepik pamięta taki kawałek. O. A to świnie w pierwszym. A jeszcze jeden pewnie zaśpiewałeś, bo to była koza. No tak było, no. Zresztą optowałem w pewnym momencie na trasie drugim Kabanosie z Zacierem, żeby zawsze śpiewali kozę. Przecież to jest minuta, nic was to nie kosztuje. Półtora. Kawałek macie. Ja im mówiłem minuta. Są w stanie to zagrać minutę. No tak, no w sumie tak. No i tam pamiętne zdjęcia też widziałeś niejednokrotnie, jak w kółku śpiewamy z Mrówką, z doktorem Iry i całym Kabanosem. Tak, raz nawet śpiewaliśmy na rampie. Razem z Zacierem, pijąc cytrynówkę. Tak, tam też była koza. Też była koza, no to... No i teraz w Będzinie też dostaliśmy na koniec kozę. Oczywiście, że tak. No to nie może zabraknąć jeszcze kozy. Ale co, będziemy śpiewać? Najlepsza i może... No pewnie, że zaśpiewamy. Nie, no to można puścić. Ja nie słyszę, co tam jest za podkład. To nie to. Piękna jest ta grupa. Czekaj. Zenek za kaszlem i znowu. Siu polej wina, wieśowi zrazu radosna mina. Potknął się o swą nogę. Śpiewaj, Papik. Spójrz się o podłogę, znów coś się spierdaczyło. Znów coś
chociaż czas gdzieś stanie. Oj, nie mamy synkra. No nie mamy. To nie. Koza. Stanisław golił brodę, zapuścił se do złego brodę. Tak, wiem, przejęzyczyłem się. Tak. Znowu lech nie wytarł nosa i mu zwisa koza. A w nosie koza. A w nosie koza. Ma w nosie koza. Koza, 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 chodź do mnie teraz. A ja zaśpiewam. Tak jest. O Jezu, o Jezu. O Jezu. To było najgorsze, co mogłem w ogóle, wiesz, ja nie słyszę żadnego podkładu, nie wiem do czego się odnieść, gdzie zacząć śpiewać, gdzie jest rytm. Ty śpiewasz w rytmie w ogóle nieznanym żadnemu systemowi matematycznemu. Śpiewałem razem z nimi. Ale nie to, co oni. No i niech chłop podsumował. Przepraszamy. Ten, no solo mu lepiej wychodzi niż w duecie. Słaby duet był po prostu. No tak. Zbliża się 23. Tak, się lubimy, no. Tak. Zbliża się 23. Obiecałem ci, że do 23 skończymy. Mamy jeszcze jakieś wesołe historie z Kabanosem, którymi się podzielimy? No chyba wszystkie są wesołe. Czekaj, kurde, coś. Możemy wspomnieć koleżankę, która tu z Wrocławia, mieszkała wtedy we Wrocławiu, wiem, że była gdzieś z okolic kilkudziesięciu kilometrów. Wydzierała sobie ten cały jeden tekst na plecach, pamiętasz? Tak. No, to było coś niesamowitego, zwłaszcza, że to był tekst do pancerza. I w razie czego mogła robić Zenkowi za prompter. Tak, tak. Jakby Zenek zapomniał i nagle wszyscy na sali zapomnieli i nie zaśpiewali pancerza za niego, to miał jeszcze plecy wysokiej dziewczyny, więc no, było dosyć pewne, że je zobaczy. Z całym tekstem pancerza, co to było, no kurde, niesamowite. Zresztą mam zdjęcia z jej plecami. No kurczę, zgodziła się. Zresztą znaliśmy się już z kilku koncertów. Wiesz co, fajne było ten. Teraz na koncercie wspominasz sobie taki no dosyć większy koleś był z dziewczyną. Tak. Mówię, a to tam na wielu tam. No, cześć, siema, piona. No też cię pamiętam tam w tylu koncertów. Fajnie, no piona, nie? I tak właściwie jeden gościu był, który chodził z wszystkim i mówił, że pierwszy raz był ten, co w końcu dostał autograf na wydurę w naszym stylu i ten. I mu robiliśmy zdjęcia jeszcze z puszką piwa kabanosowego, w sensie no zenkowego w tej sytuacji. To był koncert Zenka, nie kabanosa i setlistą nawet. No tak. Także te ludzie się poznają często, zaprzyjaźniają, znają przez wiele, wiele lat, albo widząc się nawet na mieście gdzieś, o kurde, to tam gdzieś piątka jakaś pacyfka pokazana, zawsze można się przywitać. Tak, bo właśnie też chciałem o tym mówić, jak sobie układałem scenariusz, ale w sumie zapomniałem, że to nasze jeżdżenie za Kabanosem w pewnym momencie przerodziło się w takie bardziej spotkania ze znajomymi niż chęć jazdy na koncert, tak? Bo wiedzieliśmy, że piżamkę spotkamy, że tą osobę spotkamy, tamtą osobę spotkamy. Specjalnie nie wymieniam, żebym kogoś nie pominął, bo byłoby mi przykro. Ale tak generalnie było. Tak samo zresztą mamy z koncertowaniem z Pearl Jamem, że w pewnym momencie robi się to taka rodzina i jedziesz, bo wiesz, że się z kimś spotkasz. Kto jest akurat z tego regionu, albo zawsze przyjeżdża do danego klubu i
I czekasz oczywiście na koncert, na muzę, ale też cieszysz się na spotkanie z tymi ludźmi, z którymi się widzisz tylko przy okazji koncertu. Gdzieś przybijesz piątkę, pytasz co tam. No tak jest, tak jest. Troszkę, no faktycznie jakby ta skala znajomości, zwłaszcza naszych, przede wszystkim twoich, tych perdżemowych, no to nie jest ta skala, którą w znacznie większej liczbie koncertów Kabanosa jakby przeżyliśmy, nie? Ale tak. No wiadomo, też nie ma tylu ludzi jeżdżących, nie było za Kabanosem, czy teraz za Zenkiem, co jest za Pearl Jamem, nie? Gdzie setki osób są prawie na wszystkich koncertach w całej Europie, nie? Może tam część się zmienia, ale jest grupa, która wynika się na kilku do kilkunastu, nie? Więc też inaczej to można określić. Ale no tak jest, tak jak mówisz, nie? Że też no, na samym początku wspominałem, że z pierwszego koncertu pamiętam między innymi Olę i Patrycję, nie? Że... No i do tej pory się znamy i się lubimy, nie? I się odzywamy, jak będzie Zenek, to czy tam idziesz, wpadniesz czy coś, nie? I często się zresztą widujemy na tych koncertach. Tak, tak. Tak jest, no. Muzyka łączy ludzi, nie da się ukryć. Teraz mam taką prośbę do widzów na YouTubie, którzy będą to oglądali czy odsłuchiwali jako podcast. Dajcie znać, jak wam się taka forma podoba, bo z Pepikiem dyskutowaliśmy na ten temat. Ja jakby miałem pomysł na tego typu muzyczne podcasty, wspomnienia, rozmowy i tak dalej. Dajcie znać, jak wam się taka forma podoba. Myślę, że mamy jeszcze na tyle dużo muzycznych znajomych z różnych zespołów, ale i nie tylko, że gdzieś tą serię możemy pociągnąć. Więc dajcie znać, co, jak wam się podoba, czy coś zrobiliśmy dobrze, czy coś zrobiliśmy źle. Ten feedback od was jest dla mnie w tym momencie bardzo ważny, bo tak jak mówię, to był pierwszy testowy i zrobiony tak naprawdę na spontanie, bo pomysł na to narodził się dzisiaj, jak jechałem do pracy. Więc dużo rzeczy ja tu pewnie... Ja się dowiedziałem, już byłem w bardzo głębokiej pracy. No tak, tak było. Pytałem, zadzwoniłem do Pepika, czy ma dzisiaj czas i Pepik od razu się zgodził, więc jeżeli wam się taka forma spodoba, to może pojawią się i kolejne odcinki z innymi muzycznymi klimatami. I coś, co sobie jeszcze wynotowałem i taki miałem plan, jak myślałem nad tymi moimi muzycznymi podcastami, takie standardowe pytania, które się przewijają przez mój kanał i właśnie będziesz pierwszy, który na nie odpowie. Także Pepiku, gotowy jesteś? Nie słyszę. Gotowy czy nie gotowy? Zawsze. Zawsze. Sernik. Z rodzynkami czy bez? Tylko ze swoimi. Ja myślałem, że się zawrzesz w tych dwóch proponowanych odpowiedziach, ale okej. Kalafior czy brokuł? Kalafior. Pizza z ananasem. Mniam czy blech? To kurwa? I ty mnie do audycji zaprosiłeś? Mhm. Bez. Czy pizza z ananasem to profanacja? Pomidorowa. Z ryżem czy z makaronem? Chyba z ryżem lepsza, ale obydwie uwielbiam. Musisz wybrać jedną. Ryżem. Z ryżem. To na tyle z moich podchwytliwych pytań, które się... O, Pepik do bana. Wiedziałem. To zwykle są takie tematy, że się dzielą na... Dzielę Polskę na dwa. Przy pomidorowej z ryżem lub z makaronem, albo przy serniku z rodzynkami lub bez. Tak to bywa. Przy serniku jeszcze wybrnąłem po swojemu. No. O, majonez, widzisz. J4 on the floor M podpowiada. Majonez, kielecki czy winiary? Podliszki tylko i wyłącznie. Znów próbował wybrnąć. Nie jadam innych.
No to co, ja dziękuję ci bardzo za to, że dołączyłeś do mnie do tego. Makaronem ryżowym, jo. teraz już kombinujesz za bardzo, już kombinujesz. Nie, bo jakbyś mi dałbyś mi kurde scenariusz, to bym wiedział. Nie chciałeś. Chciałem ci przeczytać, o czym będzie. A tak to widzisz. Miałem inne rzeczy do czytania niż twój scenariusz. Bana dostałeś. Dobra, okej. Okay. Dziękuję wszystkim za słuchanie mnie przed zabanowaniem, zbanowaniem i te. I pozdrawiam, może do kiedyś, do usłyszenia. Słuchajcie, Ptaćka, jak słuchacie tego na YouTubie, pamiętajcie zostawić lajka, subskrypcję i zostawić komentarz, napisać, jak wam się podobałem dzisiaj ja. No. Obok Ptaśka. No chłop odwalił za mnie robotę. No i jak takich gości nie zapraszać? No to po prostu rewelacja. Dziękuję wam bardzo, życzę... Im więcej lajków, tym więcej hajsu do podziału, pamiętajcie. Tak jest. Ty jeszcze, Pepiczku, zostań na głosowym, a ja już kończę. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa. Pigu, spokój się.